jesteś fanem fantasy? A może po prostu lubisz baśnie? Albo marzysz o rycerzu w srebrnej zbroi? A może interesuje cię mistyka? Historie tajnych zakonów? Święty Graal? Jeżeli tak, to ta opera jest właśnie dla ciebie. Lohengrin, Ryszarda Wagnera. Opowieść ta rozgrywa się w czasoprzestrzeni hobbitów i Wiedźmina. Jesteśmy w krainie zwanej Brabancją. Przybywa tutaj król Henryk I Ptasznik. Przed Henrykiem staje hrabia Fryderyk von Telramund, którego będziemy nazywać po prostu Fryderyk. I czego Fryderyk chce od króla? Sprawiedliwości. I opowiada mu swoją historię, którą wam teraz przekazuję. Otóż nieżyjący władca Brabancji powierzył opiece Fryderyka dwoje swoich dzieci. Syna Gottfrieda i córkę Elzę. Mało tego, przeznaczył Elzę za żonę dla Fryderyka. Jednak pewnego dnia Elza ze swoim braciszkiem poszli do lasu, z którego Elza wróciła sama. Fryderyk podejrzewa, że zaprowadziła tam następcę tronu po to, by z jakimś swoim tajemniczym, nieznanym kochankiem zamordować go i przejąć władzę. Z obrzydzeniem odtrąca rękę Elzy i ożenił się z kobietą, która nazywa się Ortruda. Już samo brzmienie tego imienia powinno budzić w nas grozę. I słusznie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo Fryderyk żąda dla siebie od króla władzy w Brabancji. Król jest królem sprawiedliwym, chce więc najpierw wysłuchać wersji Elzy. Dziewczyna staje przed nim i zaczyna opowiadać, co jej się śniło. A śnił się tej dziewicy rycerz w srebrnej zbroi. Dziecko, córuś, ale ty się broń, padają tutaj straszne oskarżenia pod twoim adresem. Ona nie ma nic na swoją obronę, milczy. Ponieważ nie ma żadnych dowodów zbrodni, król zdaje się na boską wolę. I pyta się, czy ktoś jest w stanie obronić mieczem cześć dziewczyny. Jeżeli wygra pojedynek prowadzony boską ręką, to znaczy, że dziewczyna jest niewinna. Jednak nikt się nie zgłasza. Elza pada na kolana i zaczyna żarliwie modlić się do Boga. I w tym momencie nagle... Łodzi, którą ciągnie nieskazitelnie biały łabędź, stoi on, wyśniony przez dziewicę rycerz w srebrnej zbroi. Swoją galanterią. Serdecznie wita się ze wszystkimi, oddaje cześć królowi, aczkolwiek nie przedstawia się. Mówi do Elzy, że będzie walczył w jej obronie.
Mało tego, dorzuca coś jeszcze od siebie. Jeżeli Elza zechce, może wyjść za niego za mąż, ale i tutaj warunek. Nie możesz spytać mnie, jak mam na imię. Rozpoczyna się pojedynek. Elza skacze z radości, a Ortruda ciska najgorsze przekleństwa. Drugi. W ciemnościach nocy knuje się spisek, a knują go Ortruda i Fryderyk. Mąż oskarża swoją żonę wiedźmę o to, że wrobiła go w tę historię, zapewniając go, że na własne oczy widziała, jak Elza zabija brata Gottfrieda. Jednak Fryderyk jest uległą kukiełką w rękach Ortrudy. Ortruda zaczyna drażnić jego ambicje, mówi, żeby się wziął w garść. Przecież ten nieznany rycerz nie może być niepokonany. Wcale nie jest powiedziane, że czuwa nad nim Bóg. Może nie przebywa wcale z nieba, tylko wręcz przeciwnie. Bo jeżeli ma czyste intencje, to dlaczego zataił swoje imię? Myśląc logicznie, wynika z tego, że to w jego imieniu tkwi jego siła. Muszą więc poznać jego imię. Mało tego, Ortruda jako wiedźma certyfikowana wie, że powinni też zdobyć kawałeczek jego ciała. Mężu, przestań biadolić, do dzieła. I sama bierze się do zrealizowania swojego planu. Staje pod oknem Elzy, która teraz, przeszczęśliwa, patrzy w noc. Elza słyszy płacz. To Ortruda opłakuje swój los. Została poniżona i zapewne jutro wraz z mężem na zawsze będzie musiała opuścić Brabancję. Elza wyraża swoje współczucie i obiecuje, że wyprosi dla nich łaskę. Tym samym pokazuje swoją słabość, którą Ortruda oczywiście wykorzysta. I zaczyna drążyć skałę. Niby zatroskana przyjaciółka pyta ją, czy wie, co robi. Czy właściwie zna swojego narzeczonego. Przecież nawet nie znasz jego imienia. A może on prowadzi podwójne życie, a może ma jakąś inną, a może ma dzieci z innego małżeństwa, a może ma kredyty. Co ty o nim wiesz? Czy to nie jest zbyt ryzykowne? Ale Elza z oburzeniem odtrąca jej podejrzenia. Herold ogłasza rozkaz króla. Weil untreu den Gotteskampf gewagt. Widzimy wspaniały orszak ślubny Elzy, który zmierza do kościoła. I na drodze panny młodej staje Ortruda i Fryderyk.
i tym razem nie ukrywają swoich intencji. To ja, mówi Ortruda, powinnam być na twoim miejscu, bo ty będziesz żoną jakiegoś no name, nikt go tutaj nie zna. Ja jestem za to żoną szanowanego przez wszystkich hrabiego. Fryderyk szepcze do ucha Elzy, by wpuściła go w poślubną noc do komnaty małżonków, by mógł zaatakować nieznanego rycerza. W tym momencie jednak zjawia się pan młody, przepędza intrygantów i prowadzi swoją narzeczoną do ołtarza. Jednak w sercu i w umyśle Elzy pojawiła się przerażająca wątpliwość. Akt trzeci rozpoczyna się pochodem. Dworzanie prowadzą Elzę i rycerza do ich małżeńskiej sypialni. Jednak coś jest nie tak i rycerz to czuje. Stara się sprowadzić rozmowę na inne tory niż chciałaby Elza. Jednak ona w końcu zadaje to fatalne pytanie. W tym momencie do komnaty wpada z obnażonym mieczem Fryderyk. Przygnębiony tym, co się stało, rycerz każe zebrać cały dwór. Za chwilę wyjawi i swoje imię, i tajemnicę swej potęgi.
Sceneria jak w akcie pierwszym, znów przed królem Henrykiem zbiera się całe możnowładztwo. Pojawia się również nieznajomy rycerz. Opowiada swoją historię. Otóż przybył z bardzo dalekiej krainy. W krainie tej mieszka na zamku, który nazywa się Montsalvat. A w tym zamku znajduje się cudowna relikwia. Święty Graal. Kielich, do którego spłynęła krew z ciała Chrystusa wiszącego na krzyżu. Święty Graal strzeżony jest przez grono rycerzy, dając im niezwykłą moc. Są niepokonani. Pod jednym wszakże warunkiem. Nikt nie może znać ich imion. Mein Vater, Karnival, trägt eine Krone. Ich bin Lohengrin, genannt. Niestety, gdy teraz wszyscy znają imię rycerza, on musi opuścić tę krainę, musi zostawić swoją żonę. Zjawia się łódź, którą ciągnie ów łabędź z pierwszego aktu. Lohengrin zostawia swojej żonie róg, miecz i pierścień. Po co? By ta przekazała go swojemu bratu, gdy powróci. Nie wróci, mówi Ortruda. Sama, własnymi czarami przemieniłam go w łabędzia, który ciągnie twoją łódź. I wtedy Lohengrin pada na kolana, żarliwie modli się do Boga, a ma z nim szczególnie dobre układy. I po chwili z nieba zlatuje biała gołębica, symbol Graala, która chwyta sznur, na którym ciągnięta jest łódź. A łabędź przemienia się w Gottfrieda. Porażona tym widokiem Ortruda umiera. Lohengrin odpływa do swojej krainy, a Elza pada martwa w ramiona odzyskanego brata, który teraz zostaje władcą Brabancji.